Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie premierze. Minister obrony narodowej pan Bogdan Klich w 2009 roku zrezygnował z 2 miliardów złotych budżetu przeznaczonych na armię. Czy to właśnie tych pieniędzy między innymi zabrakło na szkolenie pilotów 36 pułku? Brak szkoleń i zdobycie większego doświadczenia według opinii ekspertów było jedną z przyczyn tragicznej w skutkach katastrofy. Zabrakło także pieniędzy na zakup bezpiecznych samolotów dla najwyższych osób w państwie, co proponował minister Szczygło, a co skreślił pan minister Bogdan Klich. Panie premierze, kto poniesie za to odpowiedzialność? Dziękuję.